Witam Was serdecznie w tym nowym odcinku. Tak, to jest specjal na 700 subskrypcji, ciekawe historyjki. Z okazji tego, że zbliża się jakieś wieczne święto, to czas na podsumowanie historyjek z 2020, jak i 2021 roku. Bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. 2020 rok, większość zna te wydarzenia, więc nie streszczajmy tego, bo nie przyszliście tutaj, żebyście oglądali streszczenie 2020, bo inni zrobili to za mnie. Ale Wam wyjaśnię, na czym polegał speedrun cmentarzowy w 2020 roku. Pewna osoba w telewizji powiedziała: a, wprowadźmy sobie zakaz odwiedzania cmentarzy, zamykamy cmentarze kilka godzin przed świętami. No to niezła decyzja. Mogli to zrobić kilka dni przed tym, a zrobili to kilka godzin, przez co ludzie masowo pojechali na cmentarze i zrobili taki speedrun cmentarzowy. Wyjaśnię Wam pokrótce. Bierzesz znicze, bierzesz kwiaty, pakujesz do samochodu, jedziesz na cmentarz, szybko znajdujesz miejsce parkingowe. Jak nie ma miejsca parkingowego, to zostawiasz samochód gdzieś tam w polu, idzie się kilka kilometrów, szybko odwiedza się cmentarz, kładzie się znicze, kwiaty, szybka modlitwa i do następnego cmentarza. I tak wybiera się kilka cmentarzy, które są blisko. I tak na tym polega ten speedrun cmentarzowy. No to niezły był ten speedrun. Ta kolejki samochodów przy cmentarzach, gdzie ludzie próbowali znaleźć miejsce parkingowe. To było bardzo dużo tych samochodów, duży korek, z kilka kilometrów. Jeszcze brakowało, żeby w radiu puścić utwór "Twój ból jest większy niż mój". To była taka kwintesencja tego i ludziom jeszcze bardziej się poddenerwowanie, bo mało kto kupuje przy tych bazarkach te kwiaty i znicze. Dlatego ludzie płakali, narzekali, jak to brali kredyty na to. No jaki jest biznes z tymi zniczami, kwiatami we wszystkich świętych, to się później nie dziwcie, dlaczego ludzie płaczą, narzekają, że kto będzie kupował kwiaty i znicze, jak cmentarze zamykają. To jest smutne. Ale nikt się nie przejmował, liczy się własne 4 litery przy okazji. Wiecie, jak wyglądałaby rozmowa dwóch znajomych o tych wydarzeniach? Co właściwie odpowiedziałem przed chwilą. Słuchaj stary, czy wiesz, że zamykają cmentarze? No tak, zamykają kilka godzin przed tym świętem, a nie dokładnie kilka dni, żeby to właściwie rozplanować, żeby pojechać, zwiedzić coś i wrócić z powrotem, a zrobili tak, że kilka godzin przed tym ogłaszają i ludzie masowo jeżdżą. Tak, ta osoba właściwie podjęła głupią decyzję, wręcz można powiedzieć nieodpowiednią do sytuacji, a później narzekają na Twitterze czy na TikToku, jak to jest źle. Tak. A i tak niektórzy odwiedzają cmentarze. No co? Przecież rozporządzenie jest ważniejsze od konstytucji. No chyba nie. A kiedykolwiek czytałeś konstytucję? Nie zesraj się. I tak mogłaby wyglądać rozmowa. Tak teoretycznie szybko, bo robię to jako improwizację. Średnio się zrobiła ta improwizacja. Jak będę to oglądać, to aż mucha siada. I to bardzo. Tak kończymy rok 2020, zaczynamy rok 2021. Historyjki. Zanim będę wyjaśniać Wam rok 2021, będzie to mini objaśnienie. Nazwiemy to cmentarz A, miejsce, o którym będę opowiadać. Mamy ambonę, przed amboną groby. Jesteś tak na widoczności, że Ty widzisz księdza, który odprawia, ksiądz widzi Ciebie, więc trochę to jest trudne, żeby trzeba się zachować grzecznie, bo jesteś tak na widoku, że jeden fałszywy ruch, no to średnio będzie wyglądać. No już wiecie o tym wyjaśnieniu. Czas na wydarzenie z 2021 roku. Gdy przychodzi się na grób, często zazwyczaj jest debata, czemu nie postawili ławeczki przy grobie. Pytam się wujka: wujek, kiedy ta ławeczka będzie? Wujek odpowiada mi: kiedyś będzie, jak będą pieniądze, fundusze na to. I wiecie, jak ta debata trwa ile lat? No z kilka lat trwa. A ławeczka jest? No chyba nie. Nie do końca postawiona. I ciągle co roku będzie debata, kiedy będzie ławeczka? No przecież jak będą pieniądze. No i z taką debatą to kojarzy się. Zazwyczaj msza bo się rozpoczyna to 30 minut różańca, godzina msza. Zazwyczaj to trwa 1,5 godziny, czyli sumując to dwie etapy tej mszy. Zazwyczaj może trwać to 2 godziny. W przypadku na cmentarzu A, jak ksiądz gada kazanie, to zazwyczaj gada różne rzeczy. Może gadać coś z Biblii, coś z innych spraw. Gdy dochodzi polityka, to troszeczkę nie pasuje do tej sytuacji, jak jest w Wszystkich Świętych. W 2021 było takie ciekawe kazanie, że dlaczego młodzież odchodzi? Czemu nie przychodzi do kościoła na mszę? I tak nawijał. I niektórzy ludzie naprawdę byli tacy troszeczkę poddenerwowani, niesmaczni. Czemu akurat, jak jest właśnie to święto, jest rozmowa o polityce? Pół biedy, że jak w domu jest rozmowa o polityce, czy to na Wszystkich Świętych, czy to w Wigilię, czy to w Sylwester, Wielkanoc. No jeszcze tutaj dowalmy politykę, a czemu by nie? No i tylko jest jedno pytanie, po co jeszcze dalej poddenerwować ludzi? Skoro ludzie są też zdenerwowani, bo musieli przygotowywać dania, kupować znicze, kwiaty, jeszcze jechać do tych cmentarzy odwiedzić. W międzyczasie jeszcze widzieli niebezpieczne zachowania kierowców. To już jest zdenerwowanie, jest wystarczająco już trudne, ostre. Nie denerwujmy ich nadal. Nie, musi być to, musimy jeszcze dalej wnerwiać ludzi. Zazwyczaj msza trwa 1,5 godziny, nie minuty, bo pierwsze słowo to minuty chciałbym powiedzieć. Tak więc zazwyczaj jak jest takie długie kazanie i mówi monotonie, to kazanie lubi się przedłużać. Zamiast 15 minut to pół godzina, nawet 45 minut. I zamiast msza z tymi dwoma etapami 1,5 godziny trwać, to trwa 2 godziny, bądź nawet i ponad. I później ludzie znużeni, podenerwowani. Jak jest na przykład msza się zaczyna o 15, a kończy się o 17, to się troszeczkę jest podenerwowany, że już trochę jest wystarczająco za długo. I ludzie się już rozchodzą. Ale o tym będzie w 2022, jako będę opowiadać o tej historii, bo będzie to wydarzenie bardzo ciekawe, więc zachęcam do obserwowania. Zostawienie subskrypcji i łapki w górę poza tym, bo dzięki temu mobilizujecie mnie, żebym robił dalej te treści. Z tych historyjek z 2020, jak i 2021 to na razie jest tyle, bo więcej nie pamiętam, tylko się zapamiętuje z jednej strony te najważniejsze wydarzenia, a z drugiej strony to przecież kilka lat temu te wydarzenia się odbywały, więc ilości szczegółów nie da się zapamiętać. Coś więcej powiem o cmentarzu A. Cmentarz A to mieści się na wsi. Jak jest mało ludzi, jest się na widoczności, to jak wcześniej wspominałem, jest trochę przekichane, bo nie wypada się źle zachowywać. Trzeba stać i słuchać. Wyjątkiem jest, jak jest kazanie głoszone, to jak wspominałem w rozmowie z wujkiem, nie ma ławeczki, bo nie ma pieniędzy. Tak? Kiedyś będzie ławeczka, może w 2024, a jeśli znowu będzie taka sama rozmowa z wujkiem, że kiedyś tej ławeczka będzie znowu, to znowu będzie w 2025, 2026, 2027, 2028 roku. I ta debata będzie chyba tak, że wujek się zdenerwuje i kupi w końcu ławeczkę przy grób, żeby w końcu można byłoby usiąść. Bo ile tu można było słuchać tej debaty? Ile można byłoby słuchać? Tego nie wie nikt. Coś o cmentarzu A opowiem w 2023 roku historyjkę. 2022 jak i 2023 będą jako osobne odcinki, bo tutaj się wydarzyły lepsze wydarzenia. Więcej szczegółów jest, troszeczkę mniej lat minęło, z rok, 2. Tak więc można powiedzieć, że im jest to najświeższe wydarzenia, tym więcej się szczegółów pamięta. Także nie przedłużając, dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Serdecznie zachęcam do oglądania moich poprzednich publikacji, w tym trylogii łebskiej, który pierwszy odcinek tej trylogii się tak został przy proponowanych na YouTubie wystawiony, że aż szok i zdziwienie. Druga taka średnio, trzecia efekty średnie. Tak samo także zapraszam na 2 odcinki tej wyprawy rowerowej do Poraja, którego byłem. A mało kto właściwie to ogląda, bo właściwie mało kto ogląda i mało komu się wyświetlają. Chociaż YouTube promuje troszeczkę, ale nie wystarczająco dobrze. Tak więc do usłyszenia w następnych historyjkach. Do zobaczenia. Na pytanie, czemu odcinki są aż takie krótkie, to powiem Wam, to są początki właśnie mojej wypowiedzi, moich opowiadania historyjek. Z każdą kolejną historyjką będzie to coraz lepiej. Najgorzej jest, jak się patrzy się na samego siebie w lustrze czy na innym obiektywie, przez co jesteś tak rozproszony, tak zdenerwowany, że aż szok, zdziwienie i poddenerwowanie. Później czemu tak nie wychodzi? Lepiej się nie przeglądać, zasłonić, wtedy masz się lepiej i jesteś aż zadowolony, że w końcu się udało nagrać ten odcinek, a nie jesteś tak podenerwowany, że mogłeś nagrać, a nie nagrałeś. Tak więc do zobaczenia w następnych odcinkach.